Dobra, już wiem jak to ogarnąć. Zróbmy coś takiego. Idziemy. Dokładnie. I teraz zobaczcie co zrobimy. Czemu ja wcześniej tego nie ogarnąłem? To jest dobre pytanie. No dobra, ale w każdym razie możemy tutaj, a raczej mogliśmy skopać dupę tym robalom wstrętnym. Dobra. Tak czy siak mamy tutaj checkpoint, więc tyle dobrze. I teraz czas na najtrudniejszą sekcję tego poziomu, tej misji. Nie no, w sumie nazwijmy to poziom, normalnie. Już jestem. I jedziemy z koksem. Dobra, zaczynamy wtedy zabawę. I o to chodziło. Za dzieciaka po prostu nie ogarniałem tego za bardzo. Ale teraz jak widzicie jest gituwa fest. No i przy okazji mi skrzydło uderzyło. W sensie skrzydło do wiatraka. Czy tego tam wentylatora, czy whatever, co to tam było. No to jest w sumie fajny nawet, łatwy patent do ogarnięcia. Myślę, że... O jest, nie trafiłem. No i gitara, o to chodziło. Mamy zrobione, co trzeba. Tu przy okazji mamy fontannę mrocznego eko, żeby sobie podładować. Takiego Dark Jacka. I teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Aha, czyli wszystko mamy poogarniane. To możemy sobie normalnie tędy iść. Ale tutaj chyba coś pominąłem. A, widzicie? Kurde. O, tutaj mamy jeszcze coś pominięte. A, warto, widzicie, kurde, zbierać te... W sensie zbierać, niszczyć te wazy, wazony. Oj, tutaj coś jest. Now make it so! But we have so little time. The Daystar approaches. You know what it brings. Unfortunate, yes. We will deal with that as soon as I have full access to the catacombs. Just continue your work, and I'll deal with those idiots in Haven. I promise, you will meet your makers.
Why are the catacombs so important? Ten stary dziad, który właśnie teraz gadał z tym. Z Simem, to był oczywiście hrabia Wigger. No i cóż. Co tu mogę dużo powiedzieć? Hrabia Wigger jest ogólnie przywódcą rady w Haven City. Coś jak Rada Ministrów i tak dalej, wiecie o co chodzi, co nie? Rada tych takich głównych głów miasta. I to w głównej mierze przez tego. Przez Wiggera Jack w zasadzie został wygnany z miasta. No i Wigger tutaj gadał z Simem i zapewniał go, że Sim pozna swoich tych. Mam to na końcu języka twórców. Coś takiego. No i że oni znajdują się w katakumbach pod pałacem barona Praxisa. No i cóż. Tyle, jeżeli chodzi o ten dialog pomiędzy Simem a tym. A Wiggerem. It's one of those goober-eyed precursor thingies. Greetings, great warrior. Your return brings us great hope. This planet's future is at a critical juncture. The Dark Ones have found your world again, and fate hangs in the balance where the past and the future collide. Do you have any idea what he just said? Speak at the normal language, okay? You will need all the power you can muster to survive this terrible test, Great One. I can handle it. I was talking to the Tall One, Shorty. Hey! Look into the light and receive a power, hero. Okay, well, now you're scaring me. Dax, the Dark Eco. It feels far away. I feel better. Tak jest, moi drodzy, dostaliśmy właśnie teraz nowy upgrade i w ogóle nową formę Jacka. To jest forma pod nazwą Light Jack. Na czym polega Light Jack? Jest to, jak sama nazwa wskazuje, taki jasny Jack, który zamiast dawać jakby mrocznych mocy, które powodują kataklizm i inne tego typu rzeczy, to z kolei Light Jack po prostu regeneruje nasze zdrowie. Tak więc, no, jest to dosyć fajny patent. Dzięki któremu możemy się ogólnie leczyć, nie? Tak więc teraz mogliśmy sobie zrobić hop do portalu. Super, super, świetnie. I to tyle. Mamy zwiedzone całe, jakby całą tą świątynię. Że tak powiem. Tak więc my możemy sobie stąd spadać już. Z tej świątyni, jak pamiętacie, dostaliśmy się do tego, do wulkanu. I teraz zrobię pewien myk, bo słyszałem ponoć, że jest to niby dostępne. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Ale słyszałem ponoć, że można zrobić coś takiego, że jak się podpali... O, udało się, żeśmy troszeczkę sobie drogę skrócili. Ponieważ ten, słyszałem właśnie o tym glitchu, który właśnie teraz wykorzystałem. Który pozwala na to, że kiedy zginiemy, to możemy od razu teleportować się jakby tutaj, no nie? Tak więc tyle dobrze, że troszeczkę sobie zaoszczędziliśmy drogi. Więc teraz chwilowo zobaczmy w misjach, gdzie mamy iść. Mamy iść porozmawiać z Deimosem. Okej. No to skoro musimy iść rozmawiać z Deimosem, no to myślę, że chyba nie zdziwi was ten fakt, co teraz powiem, tak więc... Editongo! Tak więc dobra, idziemy do Deimosa. Na samą górę. Lecimy sobie tą pseudo-windą. No, ale fajnie w sumie to wygląda nawet. Tak Jack 2 mi się kojarzy. Również. Pod tym względem. Dobra, zobaczmy, co Deimos będzie miał nam do powiedzenia. Attention, all people of Spargus. A large storm is heading our way. Prepare the city. Jack,
There are 4 Wastelanders out there who still have not reported in. I want you to go out and find them. Do whatever it takes to bring them back. Okej. Mamy zapisik, czyli wygląda na to, o ile dobrze pamiętam, że teraz powinniśmy pójść chyba na arenę, ale nie mam pewności. A nie, jeszcze nie na arenę. Będziemy musieli tutaj unicestwić 4 Wastelanderów, ponieważ będą tutaj chcieli nas zaatakować. No dobra, tak więc po raz kolejny myślę, że sobie tutaj zedytujemy tą ścieżkę, dlatego że chcę zaoszczędzić wam trochę czasu. A wszyscy raczej wiemy, w którą stronę idę. Dosłownie idę w stronę tego kółka. I dobra, weźmy sobie teraz ten pojazd, czyli Sand Sharka, i lecimy z koksem. Skoro trzeba będzie unicestwić, o, to jest ta misja, dobra. To dobrze zapamiętałem sobie tę misję. W dużym skrócie jest to misja, która sprawiła mi delikatny problem za dzieciaka. Ponieważ, jak widzicie, mamy czasówkę tutaj. I w przeciągu tej minuty 30 musimy... no zabić 4 Wastelanderów. Sęk w tym, że oni są od siebie tak mocno oddaleni, że można momentami nie zdążyć, żeby, jakby to można powiedzieć, unicestwić tych Wastelanderów. Dlatego trzeba naprawdę się tutaj na tej misji skupić, dlatego nie zdziwcie się, że będę po prostu mało co... A nie, dobra, przepraszam, pomyliłem to. Nie mamy zabić Wastelanderów, tylko mamy ich dostarczyć w odpowiednie punkty. Musimy co jedynie uważać na te, na pojazdy, które nas będą atakować. To sorry, pomyliłem po prostu tą misję. Tak jakby trochę własną misję stworzyłem. No po prostu tak jak widzicie, musimy pojechać po danego Wastelandera i przetransportować go do następnego punktu. Czyli można by powiedzieć, że to jest coś ala taka misja eskortowa. Dobra. On sobie tam... O! Okej. On sobie oczywiście tam poszedł do tej jego ciężarówki czy czegoś, co on tam miał. A my teraz lecimy po kolejnego Wastelandera. Trzeba będzie ich przetransportować do następnych punktów. Mówię, dlatego ja będę mało gadał w tej misji, bo chcę się po prostu skupić. Bo ja wiem, że ona potrafi zająć trochę czasu, kiedy za dużo, powiedzmy, gadasz, a za mało się skupiasz. Dlatego ja wolę zrobić jednak wersję taką, że wolę się skupić i mniej gadać. Dlatego widzimy się jakby later, jak będę chciał się odezwać. A wy sobie, nie wiem, w tym czasie posłuchajcie muzyki, jaka tu będzie nam towarzyszyć, bo na pewno jakaś będzie lecieć. Mogę co jedynie jeszcze powiedzieć to, że graficznie ten poziom wygląda po prostu miodnie. Ale też przestanę ciągle zwracać na to uwagę, bo wiem, że niektórych to denerwuje. A ja potrafię to tak naprawdę randomowo mówić. No bo po prostu dla mnie te wszystkie gry, jakie ogrywam obecnie, to według mnie się graficznie ładnie zestarzały. I naprawdę nie ma co narzekać. Okej, żeśmy spadli, więc teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Bo nie wiem, czy ten typo jest na dole, ten Wastelander. A obawiam się, że on jest na górze. Dlatego trzeba podjechać pod niego. Znaczy pod niego, Jezu, do niego. Okej, siema, siema, gościu. Wsiadaj, wsiadaj. Dobra. Boom. Dobra, mamy 20 sekund. Kurde, możemy nie zdążyć.
Okej, udało się. Zobaczcie, gdzie jest ostatni. Zobaczcie, ile czasu dostaliśmy. 4 minuty 14 sekund. A tu jest straszna burza piaskowa. Ja pierdzielę, to ledwo co widać. Masakra. Ale dobra, nie narzekajmy. Jedźmy do przodu. To ma też swój taki urok w sumie, te takie pustynne poziomy, gdzie jest burza piaskowa. W końcu można by powiedzieć, że jakbyśmy mieli tak się skupić na title screenie Jacka Trójki, to to jest w sumie tematyczny poziom, bo jednak nawiązuje on do title screena Jacka Trójki, gdzie była też burza piaskowa i było wiadomo logo Jacka Trójki. Za dużo Jacka Trójki w jednym zdaniu. O, tu jest martwy już koleś. Ta jest, mamy teraz mini bossa. Lub bossa, jak chcemy sobie nazwać. Kurde. No, tak więc jak widzicie na tego mini bossa jest taktyka prosta. Po prostu musimy robić coś takiego, żeby on wbił się w ziemię, a następnie atakowali jego ten. Kurde. Zapominam o rolowaniu. Roluj, kurde, Jack. O, dokładnie, to chciałem zrobić. Od początku. Wbij się teraz w ziemię. On jest bardzo łatwy, kurcze pieczone. Dobra, jeszcze jedno HP mu zostało, jeszcze jedno HP. Doskonale. Za pierwszym razem chyba go nawet pokonamy. W ogóle nie wiem, czy on ma jakieś swoje imię, ten miniboss. Ale wiem, że za dzieciakami on też nie sprawiał problemu jakiegoś takiego większego. Oh yeah. I już pokonany został. No, przebudź się. Aha, nie przebudzisz się. Okej. Czyli musimy lecieć teraz do tamtego punktu. Mam nadzieję, że jeżeli sfailuję, choć bardzo bym nie chciał, to mam nadzieję, że tutaj jest checkpoint. Bo jeżeli będzie misja robiona od początku, to się lekko mówiąc zdenerwuję, bo jeszcze niedawno zachwalałem checkpointy w Jacku Trójce. Porównując do Jacka Dwójki oczywiście. Chociaż mówię, to też ma swój urok, bo jednak checkpointy w Jacku Dwójce to... No okej, nie było ich za wiele, prawie w ogóle ich nie było. Ale te misje miały jako tako swój urok. Dobra. Szybko, 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 kurde, omijamy, omijamy, omijamy. Jak najszybciej, kurczę, czasami mam wrażenie, że gra dużo ich ci spami specjalnie. Żebyś po prostu, kurde, misji nie skończył. Czasami odnoszę właśnie takie wrażenie, że twórcy specjalnie ci ich tyle spamią, tych kurde przeciwników. Okej, 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 o kurde, nie! Ja się dymię już. Ja się dymię. Cholera, nie! Szybko wstawaj, wstawaj! Jedziemy. Już blisko jesteśmy. Tam jest. Tam jest nasza baza. Widzę ją. Dojedź cały, dojedź cały, dojedź cały, dojedź cały. Dojedź cały. Jest! Jejku, udało się. Udało się, zrobiliśmy to. Masakra. Ja pierdziule. Jezu, ile ta gra czasami potrafi napsuć krwi, to jest naprawdę masakra, nie?
Dobra. Macie pozdrowienia od mojej dziewczyny i lecimy teraz dalej z Koksem. Akurat ona zawsze ma wyczucie czasu, że dzwoni kiedy ten... Kiedy ja nagrywam. No może nie zawsze, ale większość czasu. Widzicie, ja potrafię powiedzieć, że nie zawsze, ona mi powie, że zawsze dzwonię, kiedy ona coś innego robi. Dobra, idziemy teraz do Cleavera, bo z jakiegoś powodu on nie jest w swojej bazie, tylko gdzie indziej, tak więc... tutaj troszeczkę wyedytujemy. No, on jest właśnie tutaj. Tutaj, moi drodzy, jest Cleaver. W tym obserwatorium. Dokładnie tak. Jeżeli nie rozpoznajecie tego rynku, to to jest ten rynek, gdzie żeśmy się ścigali z... Simem i jego podwładnymi. Tak więc to jest dosłownie tutaj i on nawet tutaj stoi i czeka na nas. Cleaver. Cleaverski. Isn't it time for you ankle biters naps? Yeah, whatever. That gun turret used to be the only thing that stood between us and the desert's cruel kiss. I used to be the tall puppy on that baby. Wanna try to beat me score? Oh, don't worry. Jack beats things all the time. Hey, Jack?